pana prezydenta, bo radzenie dzisiaj jest istotną rzeczą, szczególnie w mieście Gruziądz. Dobre rady są bardzo ważne. Panie prezydencie, dlaczego w skład tej rady nie weszli przedstawiciele różnych? Bo nie mam takiej informacji, że znajdują się w tej Radzie Gospodarczej. Uważam, że przedstawiciele akurat tego sektora są niezbędni. Powinni tam być, powinni doradzać prezydentowi miasta Gruziądza. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, pan radny Krzysztof Kosiński może uważać sobie różne rzeczy, to jest jego osobista sprawa, a ja uważam inaczej, że rada jest reprezentatywna, zaproszenie swego czasu w tamtej kadencji po Gruziąckiej Izby Gospodarczej nie wytypowano przedstawiciela. Natomiast w tej kadencji rada jest reprezentatywna, są przedstawiciele wszystkich środowisk, które w Gruziądzu działają, jeżeli chodzi o gospodarkę. Rozumiem, panie przewodniczący, szanowni radni, bo nie ma wszystkich przedstawicieli, wszystkich środowisk. Jednak, panie prezydencie, kwestionuję tu pana wypowiedź w tym zakresie i niestety brakuje ewidentnie tych organów z wielką tradycją związanych z miastem, z wielką tradycją rzemieślniczą, szkolących dzisiaj uczniów, myślących o tym mieście w sposób pozytywny, ale też perspektywiczny. I uważam, że niestety ta rada nie jest reprezentatywna, panie prezydencie. Dziękuję.